Witamy z Litwy. Ekipa programu Turystyczna Jazda po raz pierwszy gości u naszych północno-wschodnich sąsiadów. Już za chwilę przeniesiemy się do Kowna, które w tym roku jest europejską stolicą kultury. Przy tej okazji poznamy turystyczne i kulturalne atrakcje tego urokliwego miasta położonego nad Niemnem. Do Kowna najszybciej dotrzemy samolotem, a także transportem drogowym. Przejazd autobusem lub samochodem z Warszawy trwa około 6 godzin. Jednak już niebawem wygodnym środkiem transportu stanie się kolej. To dzięki powstającej magistrali Rail Baltica, która ma być skończona do 2025 roku. Wtedy czas przejazdu pociągiem od granicy z Polską do Kowna wyniesie około 20 minut, a z Warszawy 3,5 godziny. Liczące 400 tysięcy mieszkańców Kowno jest drugim pod względem liczby mieszkańców miastem Litwy. Powstało jako osada założona przy zamku i to tam dokonano lokacji na prawie magdeburskim w 1408 roku. Stary Gród Litewski położony jest u zbiegu dwóch najważniejszych rzek kraju, Niemna i Wili. Wcześniej miejsce to należało do Krzyżaków, którzy wybudowali potężny zamek Ritterswerder. Obecnie pozostała jedynie część murowanej zabudowy tejże twierdzy oraz wieża, w której znajduje się miejskie muzeum. I właśnie ten zabytkowy, dość charakterystyczny obiekt stanowi wizytówkę miasta i widnieje na większości pocztówek Kowna. Podobnie jak przylegający do zamku Park Santaka, nazywany sercem Kowna, gdzie stoi pomnik Jana Pawła II, upamiętniający wizytę polskiego papieża na Litwie w 1993 roku. Wyruszamy na spacer po Starym Mieście. Przemieszczając się wąskimi uliczkami i zaułkami, spoglądamy na stare domy. W niektórych z nich działają klimatyczne knajpki. Po drodze mijamy dom Perkuna, gotycki budynek, gdzie w pierwszej połowie XIX wieku mieściła się szkoła i teatr, do którego uczęszczał Adam Mickiewicz. Kowno, po litewsku Kaunas, jest przepięknie położone na wzgórzach. Na dwa z nich można dotrzeć zabytkową kolejką linowo-szynową. Wybieramy tą zbudowaną w 1935 roku na brzegu Niemna i wjeżdżamy na wzgórze Aleksotas. Ze szczytu rozciąga się widok na panoramę Starego Miasta i Niemen, który niegdyś stanowił główną rzekę Wielkiego Księstwa Litewskiego, a później, po trzecim rozbiorze Polski, był rzeką graniczną między zaborem pruskim a rosyjskim. Warto wspomnieć, że w dwudziestoleciu międzywojennym, gdy Wilno należało do Polski, to właśnie Kowno było stolicą Litwy. Większość turystycznych atrakcji jest położona blisko siebie, zarówno na Starym, jak i Nowym Mieście, które zaczęło się kształtować w drugiej połowie XIX wieku. Aby wczuć się w klimat nowego miasta, należy przejść całą Aleję Wolności, a także przespacerować się wzdłuż ulicy Putwińskiego. Tam można podziwiać architekturę z lat 20. i 30. XX wieku. Liczący prawie 2 kilometry deptak w centrum miasta, nazwany Aleją Wolności, uwielbiany jest przez mieszkańców i turystów. You know, everybody knows an English word fantastic. So in Kaunas we have expression that traveling in Kaunas you can feel Kaunastic. So Kaunastic feeling is when you can enjoy the different thematic routes. We have prepared the street art route and you can get the map which you basically need to find this art spread out in town. You can experience Art Deco history in the new town. You can experience Hanseatic period over the old town. You can see the sport and basketball. So there are many different themes which can be seen. Szczególnym miejscem na kowieńskiej mapie street artu jest Galeria Sztuki Kiemo. To zaułek, gdzie stare, szare kamienice dzięki wspólnej pracy mieszkańców i artystów nabrały zupełnie nowego kolorytu. Niezwykłe podwórko odwiedzają codziennie turyści z różnych stron świata. Tematem przewodnim kowieńskich obchodów europejskiej stolicy kultury jest mit miasta od tymczasowości do współczesności.
Autorzy idei odwołują się do transformacji, którą przeszło i przechodzi miasto oraz jego mieszkańcy. Jesteśmy właśnie w Centrum Informacji Turystycznej, pełniącej funkcję Biura Organizacyjnego Europejskiej Stolicy Kultury. Tu można nabyć materiały informacyjne, przewodniki i inne publikacje. Są też mapy wspomnianych szlaków tematycznych, a wśród nich plan wycieczki śladami Mickiewicza. Nasz wieszcz narodowy, który mieszkał w Kownie, jest tutaj szczególnie pamiętany. Program wydarzeń związany z obchodami Europejskiej Stolicy Kultury jest dość obszerny. Liczne występy artystyczne, pokazy i wystawy przyciągają miłośników sztuki z różnych krajów. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się instalacja słynnej japońskiej artystki Yoko Ono pod tytułem Ex It, znajdująca się w murach historycznej budowli sprzed 100 lat, gdzie na co dzień swoją siedzibę ma Bank Narodowy Litwy. Szczególnych doświadczeń dostarcza wizyta w Narodowym Muzeum Sztuki imienia Čiurlionisa. Mikolajus Konstantinas Čiurlionis był uznawanym na całym świecie litewskim malarzem i kompozytorem. Jego okres twórczy trwał tylko nieco ponad dekadę na przełomie XIX i XX wieku, ale w tym czasie udało mu się stworzyć ponad 400 dzieł muzycznych i namalować ponad 300 obrazów. Čiurlionis swoją twórczością wywarł ogromne wpływ na sztukę i kulturę Litwy. W Muzeum Narodowym znajdziemy też polskie akcenty, takie jak portret Stanisława Augusta Poniatowskiego i kolekcję kontuszy, będących częścią stroju szlacheckiego. Narodowe Muzeum Sztuki gości także wystawę To, czego nie pamiętamy, autorstwa Williama Kentridge'a. Okres międzywojenny w Kownie to jeden z najważniejszych dziejów w historii architektury kowiańskiej. Zabudowę w stylu Art Deco można podziwiać na wspomnianej już ulicy Putwińskiego. Wśród wielu inicjatyw, jakie towarzyszą obchodom Europejskiej Stolicy Kultury, są także przedsięwzięcia w postaci urządzania mieszkań lub domów w stylu minionej epoki. Zaglądamy zatem do jednego z takich miejsc, które znajduje się w międzywojennym modernistycznym budynku. This is an Art Deco museum. People can come here and take a 2-hour long tour, during which we explain people how people lived here, and also we show people how furniture looks like from the interwar period. Most of the tourists are from Lithuania, but every day we are now having more tourists coming from all over the world. And we did have some Polish tourists already, and we hope to see more of them coming here. Podobnie jest w willi położonej na brzegu Niemna. Różnica polega jednak na tym, że zainteresowani minioną epoką goście mogą nawet spędzić tu noc. We wnętrzach willi znajdują się odnowione meble rodzinne i inne historyczne eksponaty. Pobyt w tym miejscu pozwala cofnąć się do lat 20. ubiegłego wieku. Na koniec udajemy się do Pożajścia w dzielnicy Pietraszuny, by zobaczyć barokowy kościół i zespół klasztorny Kamedułów wzniesiony w latach 1667-1690. Klasztor posiada unikatową architekturę. Część materiałów budowlanych sprowadzano z Włoch, co było ogromnym wyzwaniem logistycznym w tamtych czasach. Do dzisiaj zachowały się freski w pomieszczeniu zwanym kapitułą oraz we wnętrzach kościoła katolickiego. W pozostałych pomieszczeniach barokowego zabytku funkcjonują muzeum, informacja turystyczna i restauracja, gdzie serwowane są potrawy przygotowywane według dawnych przepisów. Są także pokoje gościnne z nazwami historycznych postaci związanych z tym obiektem, jak chociażby Napoleon Bonaparte, który w 1812 roku w drodze na Moskwę zajął kwaterę w klasztorze karmelitów. W pobliżu znajduje się zbiornik Kowieński, zwany Morzem Kowieńskim, czyli sztuczny zalew na Niemnie utworzony w roku 1958, kiedy to wybudowano zaporę elektrowni wodnej w Pietraszunach. Jego brzegi, znajdujące się w obrębie miasta, to ulubiony teren rekreacyjny mieszkańców Kowna, także turystów i żeglarzy, którzy mogą spędzić czas w miejscowej marinie lub na wodzie.